Hej, witaj na moim kanale. Jeśli mnie nie znasz, to nazywam się Anka. Na co dzień projektuję strony internetowe, sklepy i platformy kursowe i zajmuję się też ogólnie grafiką. A jako moją drugą taką nogą biznesową są akwarele i uczę kobiety malowania i czerpania przyjemności właśnie z tej swojej kreatywnej strony. Raz w miesiącu prowadzę warsztaty bezpłatne z akwareli, na które serdecznie Cię zapraszam. We wrześniu taki warsztat będzie się odbywał w ostatnią środę miesiąca i będziemy malować słoneczniki, ponieważ jest to jeden z tematów, które dziewczyny zgłosiły w mojej ankiecie, że chciałyby się nauczyć malować słoneczniki, dlatego one się właśnie pojawią. I zauważyłam, że część z Was korzysta z mojego szkicu, a część rysuje go samodzielnie. Wiem, że te osoby, które korzystają ze szkicu, być może uważają, że po prostu nie umieją rysować. Przyznam się, że sama kiedyś też tak uważałam, ale powoli się z tym przełamuję. Dlatego pokażę Ci dzisiaj, w jaki sposób przygotować sobie taki prosty szkic, jeśli chcesz samo bazować na swoim szkicu na warsztatach. No to pokażę Ci dzisiaj naprawdę w prostych krokach, jak taki szkic sobie przygotować słonecznika. Więc ja do szkiców ogólnie, do takiego bazgrania, szczerze powiedziawszy, nie używam żadnego szkicownika. Właśnie po to, żeby jakby jego koszt mnie nie blokował, że jest to coś drugiego. I po prostu używam zwykłego, naprawdę zwykłego zeszytu A4. Akurat na taki raz Biedronce się natknęłam. Po prostu z białymi kartkami i często tutaj robię sobie pierwsze szkice swoich prac, a to jest kot mojej córki, która też zawsze chce w tym samym czasie rysować ze mną na tych samych rzeczach, co ja mam, więc to jest takie dodatkowe, że mamy jeszcze tą przestrzeń na wspólne rysowanie i dlatego zamiast na kartce z drukarki jak poprzednio, to dzisiaj po prostu skorzystam ze swojego zeszytu, dzięki temu też ten szkic mi się później nie zgubi. Będę używać ołówka 6B. Ty do szkicu możesz użyć, jeśli szkicujesz na akwarelowym papierze, to użyj ołówka raczej takiego lekkiego, czyli albo HB, albo K. Ja użyję 6B po to, żebyś widziała po prostu, co rysuję. Więc tak, nie przedłużając dłużej, zaczynamy od narysowania dwóch kół, z czego te drugie koło nie rysuj małe, czyli najpierw rysujemy sobie takie średnie. I to jest nasz środek słonecznika. Drugie koło, nie rysuj tutaj blisko, narysuj sobie dalej, bo to te drugie koło, i też nie przejmuj się, że ono nie będzie jakieś idealne. To jest koło, w którym później mają się zmieścić nasze te żółte płatki słonecznika. Następnie tutaj sobie zaznaczamy najpierw linią, potem kształtem liście. Czyli zróbmy tak. Te liście mogą jeden na drugi też tu się chować, czyli załóżmy, że mamy to tak. Jeszcze jakiegoś tutaj liścia dałabym. Może nawet więcej zróbmy, bo tak dziwnie wygląda z tymi czterema, więc jeszcze tutaj coś małego będzie. Ok, i to jest nasza podstawa. Przygotuję sobie w ogóle jeszcze gumkę. No, ona nam się może przyda, znaczy na pewno nam się przyda na pewnym etapie. Więc zapomniałam jej tutaj dodać. I tak, zaczynając od środka, to tutaj sobie po prostu takimi łuczkami zaznaczamy środek naszego słonecznika. To są te takie łuczki, nawet mam słonecznik sobie. To jest ten kształt tych takich naszych łuczków, które mamy. Więc tylko to już jest dojrzały słonecznik, a my malujemy takiego w postaci kwiatu. Więc tu po prostu sobie zaznaczamy ten środek takimi łuczkami. W obie strony mogą być. Tutaj przechodzimy do rysowania naszych płatków.
I też jak się przyjrzysz zdjęciom na przykład słonecznika, to jest tak, że niektóre są na zewnątrz, a resztę się pod nimi chowają. Więc robimy to, rysujemy to w ten sposób, że najpierw rysujemy naszego jednego liścia, a potem płatka. I też weź pod uwagę, że one, jak popatrzysz na te często zdjęcia, na te słonecznika, one nie są identyczne. One nie są równe, te płatki. One mają różny kształt. Część jest bardziej postrzępiona, część jest z takim łuczkiem w ogóle wygięta. Więc tutaj możemy się tym pobawić. Więc załóżmy, że robimy tak. W tym miejscu rysuję sobie kolejny płatek, który jest z przodu. I te tu uzupełniam. Tak jak mi wyjdzie. Tutaj narysujemy taki bardziej w bok. I jeszcze raz. Kolejne w ten sposób. Tutaj też tak zrobimy. Możemy w ogóle od razu sobie zaznaczyć te duże płatki i po prostu uzupełniać tymi. Strasznie takie równe nam wyszły, więc tutaj zrobimy takiego bardziej zakrzywionego. Ten też, może nawet w drugą stronę. O tak. I jeśli zauważymy, że te płatki są za równe, to znaczy, że wszystkie są takie właśnie, nie ma to takich powykrzywianych za bardzo. Tutaj już trochę część tych linii pomocniczych sobie zetrę. To możemy jeszcze na tym etapie to poprawić. Pamiętaj, że masz ołówek cały czas, tak? Więc masz możliwość jeszcze zmiany. Więc tutaj zetrę na przykład tą końcówkę i zmienię kształt tego płatka na bardziej taki. Załóżmy, że tego też chcę tak bardziej poprawić. Dobrze, tu w środku można by było pokusić się już o narysowanie żyłek, ale ja to zrobię już potem cienkopisem, jak będę poprawiać. W zasadzie brushlinerem, ponieważ mój ołówek jest mocny i po prostu tego będę mieć potem problem ze starciem tego. Więc teraz to, co jeszcze przejdziemy, i tak samo jakby też z dodaniem dodatkowych linii na liściach. I tu jest jedna sprawa, bo jeśli szkicujesz na bloku akwarelowym, to ten fragment, który teraz będzie, jakby możesz pominąć i przejść do tego, który będzie później, czyli dodawanie tych szczegółów, bo ja szczegóły dodam po prostu brush penem. A teraz jeszcze tylko poprawimy sobie kształt liścia i chcę, żeby te liście były takie właśnie z zaznaczonymi tymi ostrymi takimi jakby brzegami. Więc tutaj je sobie na tym etapie jeszcze poprawiam. Ja po prostu robię zawsze szkic najpierw taki na brudno, a dopiero potem go przekalkowuję na papier akwarelowy. I często też robię potem też szkic tuszem. Tutaj sobie obrócę trochę kartkę, bo jest mi tak wygodniej. I tutaj tak samo. Po prostu nie potrafię tych liści narysować tak do góry nogami. Jakoś to dla mnie nie do końca naturalne jest. Ok. Dobra, mamy to. Teraz poprawię wszystko już brush penem i dodam jeszcze potem trochę szczegółów i zetrę ołówek. I po prostu to, co wyjdzie, to potem z tego to tak naprawdę albo skanuję i robię dla Was szkic, albo w ogóle te wszystkie etapy robię bezpośrednio na Procreate, wtedy omijam ten etap skanowania po prostu. I tak.
odrysowując kółko, nie robimy tego tak na prosto, jak jest, tylko tutaj już dajemy takie postrzępione te brzegi, żeby zdefiniować tutaj fakturę po prostu, że w tym miejscu to nie jest, jak się patrzy na ten kwiat, to nie jest takie proste jak ogniki, tylko jednak ma fakturę. Środek tutaj też. Odrysujemy na tej zasadzie. Odrysowujemy nasze liście. I też wciąż na tym etapie możesz to poprawić. Możesz poprawić, jak jakiś liść, płatek wydaje ci się, że wygląda dziwnie, albo że może wyglądałby ciut lepiej w innym kształcie, no to tutaj na tym etapie wciąż możesz to zrobić. Dobra, obrócę, a jednak jest niewygodniej. Mamy odrysowane i teraz tak, dodamy trochę tutaj żyłek na tych liściach, robię to już samym czubkiem, nie dociskam, bo jak wiecie, tym brushpenem można albo grubo, albo cienko, jakby końcówka trochę przypomina pędzel, taki dość sztywny, ale jednak pędzel, i po prostu cienkim dodaję tutaj trochę szczegółów, przynajmniej tą jedną taką główną, te mniejsze to już tak różnie. Okej. Tak samo tutaj możemy, jeśli chcemy ten szkic potem wykorzystać jako malowankę, no to możemy tutaj jeszcze jakby zasymulować te pestki, czy te tworzące się pestki na etapie przenoszenia tego szkicu na papier akwarelowy. To ja tego nie rysuję, no chyba że mam zamiar używać tuszu, to wtedy tak. I teraz tak, przechodzimy do liści, więc najpierw ogólny kształt, ich odrysuję. I rysujemy też żyłki. I te żyłki w słoneczniku, one są takie właśnie troszkę inne, bo one tak odchodzą z różnych miejsc i są bardzo, część ta główna żyłka zawsze jest taka dość gruba, a te boczne, do góry nogami pokazuję pracę, a te boczne są takie cienkie i one naprawdę odchodzą w różnych kierunkach. Dlatego te żyłki tutaj też tak sobie zdefiniujemy, więc robię to w ten sposób. Tutaj za bardzo się nie przejmuj, jak to może, nie wiem, dziwnie będzie wyglądało. Czy...
Jeśli chcemy taką podwójną mieć nawet, to możemy drugą cieńszą linię dać tutaj. To potem nam troszkę pomaga, jak jemy, chcemy negative painting technikę zastosować. To taka podwójna linia czasami nam pomaga, czasami przeszkadza, to zależy. Możemy ją sobie potem zasymulować i tak w trochę inny sposób jeszcze. Tutaj trochę za równo mi zaczęło wychodzić, więc staram się to tak trochę zróżnicować. Okej, już mi się podoba. Teraz biorę gumkę i po prostu wycieram linię. W związku z tym, że nie używam teraz papieru akwarelowego, no to nie muszę się bać, że mam jakąś twardą gumkę, która trochę mi ten papier uszkodzi. No tym bardziej, że tak jak wspomniałam, miałam grubszy ołówek specjalnie na potrzeby tego nagrania i na potrzeby, żebyście po prostu widziały, jak ten szkic powstaje. Tak w ogóle, jak już wycieram i mam chwilę, żeby coś powiedzieć, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. W tym roku planuję trochę więcej, trochę bardziej go rozruszać. Na pewno pojawią się też, o, tu widzę, że linii nie dorysowałam, na pewno pojawią się też treści związane z grafiką i może z projektowaniem stron. Oczywiście w komentarzu możecie mi pisać, co Was interesuje, czy bardziej na przykład Canva, czy bardziej Figma, które narzędzia graficzne chciałybyście opanować. Oczywiście jak macie jakieś pomysły na warsztaty, właśnie te bezpłatne z akwareli, w ogóle zapis znajdziecie też w linku. I mam nadzieję, że się na nich zobaczymy, to też możecie umieszczać na dole. I tak, to jest nasz szkic. Ciekawa jestem, jak wygląda Twój. Więc tak, to już wszystko, jeśli chodzi o ten szkic. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał i mam nadzieję do zobaczenia na warsztatach. Cześć!